Obiecany wsad pakietu VIP-owskiego. Gratuluję po raz kolejny. I chciałbym równocześnie podziękować władzom miasta, w tym panu prezydentowi, za nieustające wsparcie, jakie otrzymujemy w organizowaniu tak fajnych imprez dla was. Że fajnych, pozwolę sobie tak nieskromnie powiedzieć, potwierdzenie to wasz udział, mimo tak fatalnej aury.
Państwo przygotowują ręce do braw, bo w takiej aurze niełatwo było biegać. A miejsce trzecie w kategorii pań w biegu zajmuje Kaja Delewska. Wielkie brawa! Brawa do Kai, zapraszamy ją na podium. I od razu uzupełniamy podium o miejsce drugie. Tutaj z czasem 20.04 Magdalena Stuchlik. Zapraszamy Magdalenę na podium. I miejsce pierwsze. Rosalia Pająk. Dekoracji zwycięzczyń w biegu indywidualnych kobiet dokonuje pan prezydent Marcin Bazylak, pan dyrektor Wojciech Jurow i moje przemiłe koleżanki. Wielkie brawa dla najszybszego żeńskiego trio 11 edycji walentynkowego biegu w Dąbrowie Górniczej. I dekorujemy zwycięzców w kategorii bieg indywidualny mężczyzn. Miejsce trzecie, numer 148, Przemysław Piórkowski. Miejsce drugie, Filip Inglot. I najszybszym rozbieganym facetem dzisiaj Tomasz Wójcik. A dekoracji dokonuje pan prezydent miasta Marcin Bazylak, pan dyrektor Wojciech Jurow i moje urocze koleżanki. Kto był przy linii mety, ten wie, że kiedy pan Tomasz przebiegał linię mety, mówiłem, że no coś czuję, że będzie poniżej 17 minut. Potem mówię, o, będzie 16. No i też okazało się, że kłamałem, bo w zasadzie 15 z przodu. Rzutem na taśmę, 15.59 z takim czasem Tomasz Wójcik wygrywa zawody. Oj, bardzo szybko. Proszę nie gonić tego pana, ucieknie na pewno. Raz jeszcze wielkie brawa dla trójki najszybszych facetów dzisiaj. Dziękujemy bardzo panom, a na podium zapraszamy teraz panie w kategorii Nordic Walking. No to Nordic Walking, żeńskie podium. Rozpoczynamy od udekorowania miejsca trzeciego, a tu melduje się pani Halina Kułakowska. Miejsce drugie, Dorota Bergińska. I miejsce pierwsze z czasem 33.29. Niektórzy nawet wolniej biegają niż pani chodzi jako Nordic Walker. Pani Janna Kołodziej, gratulujemy serdecznie, zapraszamy. Kolejnymi dekorowanymi będą panowie w kategorii Nordic Walking. Miejsce trzecie w kategorii Nordic Walking panów, Michał Florek. Miejsce drugie, Tomasz Sedowski. I miejsce pierwsze, czas 30.04, Grzegorz Sztanderski. Gratulujemy panom i zapraszamy do dekoracji, a dekoracji dokonuje pan prezydent Marcin Bazylak, dyrektor Wojciech Jurow i moje przeurocze koleżanki ze Stowarzyszenia Pogoria Biega. Michał Florek, Tomasz Sedowski i Grzegorz Sztanderski. Najszybsze trio Nordic Walking. Mamy taką szczególną kategorię w każdym naszym biegu organizowanym na terenie miasta, mianowicie najszybszą dąbrowiankę i najszybszego dąbrowianina. Najszybszą dąbrowianką z czasem 20.20 jest ta pani, która była na trzecim miejscu podium. Kaja Delewska, gratulujemy serdecznie. A najszybszym dąbrowianinem z czasem 18.33 jest Paweł Iwan. Tutaj padło hasło, że Czarek nie biegł. No, Czarek postanowił być jeszcze szybszy, bo Czarek dzisiaj trasę na rowerze robił, widzieliśmy. Mamy jeszcze też taką ciekawą i sympatyczną kategorię. Mianowicie w biegu walentynkowym nagradzamy najstarszą parę. Dokładnie, moi drodzy. Zwracamy uwagę i zawsze mocno trzymamy kciuki za aktywnie spędzany czas przez seniorów. Także tutaj państwo muszą naprawdę mocne brawa dla nich przygotować. Najbardziej doświadczoną, tak to powiedzmy, parą jest Barbara Urbańska i Kazimierz Boberek. Gratulujemy serdecznie, wielkie brawa. Jest takie piękne powiedzenie, które idealnie pasuje do tej sytuacji, że wiek to jest tylko liczba. Tutaj nie ma żadnych limitów i pani Barbara i pan Kazimierz pokazali to dzisiaj idealnie. My nikomu nigdy nie zaglądamy w metrykę, więc sobie państwo to sami podzielą na dwa i wyjdzie odpowiedni wynik, nieważne ile. 152 lata razem. Dziękuję, dobranoc. Wow! Część sportowa dekoracji dobiegła końca. Teraz będziemy dekorowali te fantazyjne przebrania, do których zawsze was namawiamy przy okazji biegu walentynkowego.